Dzień dobry Państwu. Kolejny raz mam przyjemność zaprosić Państwa do Teatru Café Lapidarium na konkurs o nagrodę burmistrza dzielnicy Śródmieście Jana Rutkiewicza. Tym razem aktorzy, a właściwie kandydaci na aktorów z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi zagrają Janusza Głowackiego, Spacerek przed snem. To słuchowisko radiowe w zasadzie i można by spytać, czy to sprawdzi się w naszym ogródku. Już jeden taki spektakl Państwo oglądaliście. To był spektakl wówczas Jerzego Krzysztonia i chyba się sprawdziło. Ja myślę, że są prozaicy tacy jak Janusz Głowacki, którzy niezależnie co piszą, piszą dramatycznie, piszą rzeczowo, piszą potężny i jednocześnie prosty tekst. Za to zawsze podziwiano Janusza Głowackiego. Janusza Głowackiego, który zrobił wielką karierę na Zachodzie, o tym warto pamiętać. Janusz Głowacki był w Stanach Zjednoczonych, właściwie tam stale mieszka, na Broadwayu, podbił tamtejszą publiczność Polowaniem na karaluchy. Jego Antygonę w Nowym Jorku wystawiała ostatnio Izabela Cywińska w Teatrze Ateneum. Ta sama Izabela Cywińska, która zasiada w jury oceniającym występy młodych artystów. Dosyć słów. Zapraszam Państwa. Miejmy nadzieję, że i ten spektakl będzie się podobał nie tylko widzom z kawiarni Lapidarium, ale wszystkim naszym oglądającym nas widzom z Polonii 1. Zapraszam na spektakl. Do domu. Ale już! Bym cię na oczy nie widział. Dziękuję. Dziękuję ja panu za to, wie pan, ja nie wiem, ale... Za pierwszy wyrost. W tej jakimś idiotycznym dowcipie. Uwierzyłabyś? Jakby ktoś ci opowiedział? Nie. No nic. I nie prądź się po nocy na ulicach. Nie każdy jest takim idiotą jak ja. Proszę pana. Jeszcze tu jesteś? Jesteś. Nie mogę na ciebie patrzeć! Nienawidzę cię! Do domu! Pana, niech pan zaczeka, naprawdę pan mi się podoba i w ogóle. Czy pani może mnie uprzejmie zostawić? Pana, ja nie chcę panu powiedzieć, niech pan zaczeka, bo prawdę mówię, że ja się zgadzam. Proszę się natychmiast jak zdziewić, to? Tak, ja zawsze chciałam spotkać kogoś takiego jak pan. Żartować będziesz z kimś innym. Proszę pana, ja znam wszystkiego dosyć, rozumie pan? Ja już dłużej nie mogę, bo wszystkie koleżanki już za mną! Pani za mnie wygaduje, niech pani tu założy, ktoś może zobaczyć. Z tym mężczyzną na ulicy! Ci może życie złamać, z tych kłolody uważają. Chodźmy do parku, może znajdziemy jakąś tu. Pani uważaj, proszę przechodź! Puszczaj to! Znałem kiedyś kobietę, którą ktoś zgwałcił, jak miała 13 lat, była głęboko nieszczęśliwa. Puszczaj! Przez całe życie nie mogła patrzeć na mężczyzn! Głucha jesteś! To nie jest żaden gwałt, ja się zgadzam! Puszczaj! Nie! Puszczaj, idiotko, no tak! Podarłeś mi koszulę! Oj, Jezu! Co ty się za mężczyzna? Po co się takiś w ogóle dziwczy po nocy? Puszczaj! Polaku! Ja mam 21 lat! Wyglądasz na mnie! Nie mogę panu dowód osobisty pokazać, sekundę! Puszczaj! Nie!
To nawet nie jesteś małoletnia. Panie, przyjdzie mnie, no? No dobrze. Zgadzam się. Nie oszukujesz mnie? Nie. Tylko puść mnie na chwilę. Jak się popatrzył? Mogłam cię załatwić. Ale włoskie. No nic. Dziękuję ci. Czekaj. Nie. Przysiągłeś się. Jestem niewierzący. Jeszcze raz ci dziękuję i do widzenia. Wygłupiasz się? Życie przed sobą, no. Przestań płakać. Nie. No, ale woski trzeba mieć twojego beka. No nie płacz, bo cholery! No idź, idź! Ja to czekam, przecież nie będę cię gonił! I nie obrażaj się. Po obok jest taka mała kawiarenka, jeszcze powinna być otwarta. No chodź, kawy się napijesz. No przecież nie będziemy tu tak stać. No ja zapłacę. No. Albo idź w cholerę do domu. Aaaa! Czekaj! O, już. No dobrze, chodź. Ja nie piję. Też nie w zasadzie. Ale dzisiaj. Jakiś tak dzień. A może jest galaretka? Nie wiem. Ja bym chciała. Jaka galaretka? Najlepiej porzeczkowa. Ale no może być również truskawkowa. No jak masz się napić? No to chyba, że z tobą. Ale ma żonę. Ma. Skąd wiesz? Po prostu. Słuchaj.
Zostań tu chwilę. Ja pójdę zaraz. Nie uciek, nie uciek. Nie, Państwo, może pan już iść. Ja zapłacę za siebie. O co ci chodzi? Że mam żonę? No mam żonę. Dziecko. Dwa psy. Jeden taki mały, milutki kundelek. Dziadek się nazywa. Dziadek. Drugi Kika. Też kundelek. Suczka. Suczka. Tak. Chyba tak. No to poczekaj tutaj. Mogę pana o coś zapytać? Słucham. Kim pan jest z zawodu? Inżynierem. Mój brat skończył politechnikę. Jaki wydział? Elektronikę. Bardzo dobry wydział. A, tak. Też ma żonę, dziecko, ale psów nie ma. Mogę pana jeszcze o coś zapytać? Słucham. Pan to tak często jak dzisiaj ze mną mam na ulicy. Prawdę mówiąc, pierwszy raz. Nie wierzę. Słowo honoru. Każdy mężczyzna tak mówi. Mogę pana jeszcze o coś zapytać? Słucham. Ja to się panu spodobało. Dlaczego? No. Wie pan tak pierwszy raz, to od razu jakoś tak ze mną. To też. Wie pani, ale nie tylko. Prawdę mówiąc, widziałem panią tylko z tyłu. Zresztą było ciemno. I w tej sukience, co tam można powiedzieć? Pan nie kocha żony? A już mam dosyć. Niech pani kończy, idziemy. Co się pani przyczepiła? Co to za przesłuchanie? No dobrze, dobrze, dobrze. Chce pani wiedzieć? To kocham żonę. Co? Tego. Nic. Zdradza mnie. To zabawne, co? Nie śmieje się pani? Szkoda. Nie wierzę pani. Co? Czemu pani nie wierzy? Nie słyszała pani o takich sytuacjach? Do kina pani nie chodzi? Zdradza mnie. A żeby było jeszcze śmieszniej. Z moim kolegą. Tak. Bo się na to zgadza, tak? Nie wiem. Ja nie umiem. No wie pani, powinienem się rozejść. No ale... Dziecko i dziadek. To ja wezmę jeszcze 2,50. Proszę. Kiedyś było inaczej. Później zaczęło się psuć. Ale dlaczego? A zawsze się psuje. Ja nie wiem dlaczego. Nie mam samochodu. Ten kolega. To jest ona z nim? Aha. To też inżynier? Aha. Ona mówi, że ja nie jestem mężczyzną, tylko zerem. Nie mam siły przebicia, nie awansuję, mieszkanie mamy małe. Ten kolega jeździ za granicę, do Francji, ma Fiata, telewizor kolorowy. Sony? Sony. To bardzo dobrze odbiorny. Oczywiście. Ostatnio kupił radio stereo. Jak u niego byłem... Aha, czyli na poszedł do niego porozmawiać. Gdzie tam? Byliśmy z żoną u niego po przyjacielsku z wizytą. Sama pani widzi, ja się nie nadaję. Nie mam charakteru. Nie mam siły przebicia. Nie mam kim pogadać, nie mam nikogo bliskiego, nikt mnie nie kocha. A dziadka?
Cholera brzmi. Przysiął nowy dywan. Wie pani? Ona mnie złośliwie kompromituje. Tydzień temu zaprosiliśmy gości. No trzeba. Oczywiście jego też. Ona z nim wyszła na pół godziny na balkon. Czyli ma pan mieszkanie z balkonem? Aha. Panie? Południowa strona, można się opalać. Przedtem przez cały wieczór z nim tańczyła. Przytulała się przy wszystkich. Przy szefie wytańczył ją na balkon. A pan? Co pan na to? Jak pan myśli? O rany. Nie wierzę. A jednak. Śmieje się pan. Różnie. No to i rację wszyscy. Nie zajmie powinni. Ja. O rany, śmieję się do pana, wcale się z pana nie śmieję. A ta pana żona. Ewa? Ewa ma na imię. Ja mam Krysię. A ja Janek. A zapali pani? Ty pan, ja nie palę, ale przepraszam cię bardzo. Wie pani, ja właściwie też nie palę. Cieszę się, że panią poznałem. Ja też. Naprawdę? Wie pan, jakby pan zaczepił na tej ulicy, to się przestraszyła. Uważnie? Tak mnie pani tylko kokietuje. Ale oczy ma pan jakieś takie. Jakie? Takie przejmujące, że wie pan, aż dreszcze. Może jest pan przystojny i taki sympatyczny. Czy moi koledzy? Czy to ty? Mówią przez zęby. Przez zęby? No. Zgrywają się na Marlona Brando. Pan chyba widział Marlona Brando. Tak. Chyba tak. W ojcu chrzestnym. No tak. W ostatnim tangu w Paryżu? To u nas grali? Nie. Za granicą? Tak, za granicą. We Francji. Tak, we Francji. Ale co się panu stało? Proszę pana, ja byłam w Paryżu, we Francji na wakacjach, ale tylko raz. Nie, chciałem... Ale trzymam się. Chyba? To w ogóle nie o to chodzi, bo ci moi koledzy to ciągle jeżdżą za granicę, tylko ja jakoś tak z żadnym nic, no. Ważna dzień. Moja koleżanka zeszła z jednym w ciąży, to wie pan co on na to? Chodził po wszystkich i się radził, czy się ma z nią ożenić, czy nie. Niesamowite. Jak się skończyło? A! Ona wyjechała do innego miasta, czy za granicę. Ale najlepsze, czy wie pan co on na to? Otruł! No ja nie wiem na pewno, w każdym razie powiedział, że się otruje. Tyle, że na pewno to się nawet nie otruł. Nikt to chyba z żadnym w sobie nie ma tego no. No wie pan, tego zapamiętam już dzisiaj na ulicy. Ja wiem, szaleństwo, żeby wie pan jakieś gdzieś, jakieś coś, jakieś w ogóle, bo... Pani ma 20 lat. Tak. Szkoda, że tak dużo. Dlaczego? Wie pani, jak już się zdecydowałem, no to chciałem, żeby to było coś. No, wolałbym, żeby pani była niepełnoletnia, no rozumie pani. Nie bardzo. Tak sobie tylko gadam. Wie pan? Tylko nie, panu nie będzie przykro, bo ja już miałam jednego narzeczonego. Znaczy,
chodziliśmy. Tylko, że on się też wycofał. W sensie? Tak się dowiedział, że jeszcze z nikim nie. Dlaczego? Tak samo jak pan, co pan się tak dziwi. Ale z innego powodu. Tak, bo każdy coś sobie znajdzie. Ale najgorsze to to, że on... Wszystkim chłopakom powiedział, że ja się jeszcze nigdy... Skompromitował mnie, rozumie pan? Nikt się potem nie chciał ze mną mówić. Niesamowite. Kto by pomyślał? Pani jest taka ładna. A żona pana też jest ładna? Czy ja wiem? Co? Może pan mi chce mówić, że nie ma pan przy sobie zdjęcia? Chyba gdzieś powinienem mieć zaraz. To jest. Dziadkiem. Co? A, z dziadkiem. Wiesz co? On chyba ma coś z Janika, nie? Ach, tak, tak, tak. Ja chyba idzie to nawet bardzo możliwe. Ona też jest ładna. Jak pani myśli? Tak, ładna. Ma czarne włosy. Tak, bo mówiąc farbuje. No, tylko nie powinna się tak czesać. Te spodnie ma źle uszyte. A jak to ma naprawdę kolor włosów? Co ja wiem? Brązowy chyba. Tak, tak, brązowy. Wie pani, dawno nie widziałem. On to farbuje. Chyba raczej takie szare. Farbuje? Bo tamten kolega ją namówił. A wie pani co? A? On jest kompletnie łysy. Łysy. Tego. Wie pani, wam muszę. Żona. Ja nie mam siły na awantury. Pan co, ale w takim razie chciałam pana prosić o jedną rzecz, dobrze? O co? Żeby pan się jej nie tłumaczył. Niech pan jej powie po prostu, że pan był normalnie z dziewczyną w kawiarni. Jak my sobie tu siedzimy i pijemy jak jakaś para. Tą sukienkę ma pani fajną. Dam panu swoje zdjęcie. Bo myśli, że gdzieś znalazłem. No to ukradnie. To ja panu podpiszę. Kochanemu Jankowi na pamiątkę tego spotkania zawsze jego. To wie pani co, to może lepiej zawsze twoja, czy coś, to tak znacznie po polsku. Wie pan co? I jeszcze, jeżeli można prosić, to datę. Chyba tak. Co to za bzdury, to naprawdę nic nie ma, nie uwierzysz. Śliczne zdjęcie. Wiesz co? Ona cię na pewno kocha. Przecież gdyby cię nie kochała, już dawno by odeszła. No. Ja wiem, to wszystko jest jakieś takie... Że tamten jej nie chce wziąć. No. Zresztą ona też mi kiedyś mówiła, jakbyś mnie kochał, to byś mi nie pozwolił. Ale tobie jest wszystko jedno. Chyba jak jej miałem zabronić? Pobić ją? No nie. Ja za nią się wstydzę. Za siebie się wstydzę. A tamten facet? To kompletne zero intelektualne. Beton! Brytan!
oddała, żeby ją i chciał, prawdę mówiąc, między nami. Tylko że im też jakoś ostatnio nie wychodzi. Dla mnie, jak im było dobrze ze sobą, to ona była dla mnie miła. Ostatnio stale wraca wściekła. Może cię kocham. Wiesz, i może ma żal o to, że się zgadzasz do tego łysego. Jeszcze ja wiem, że to jest jakiś taki... Połóż to moje zdjęcie w dalszym miejscu i wtedy sam zobaczysz. Mogę spróbować. Ale jak się wścieknie? No to co? A wiesz, że tak? Spróbuję. Położę to zdjęcie w widocznym miejscu, a potem niech się dzieje co chce. Raz kozie śmierć, trzeba być mężczyzną. Prawda? Jak położę to zdjęcie... Wiesz, strasznie ci dziękuję. Ja już byłem w takim stanie. Ty nie wiesz, do czego ja byłem zdolny. A jak nawet nic nie powie? No wiesz, wtedy to się wyprowadzi. Rozwieć. Panie Boskie, a gdzie ja mieszkanie dostanę? Poza tym... Ja ją kocham. No, powie połowy, nie przejmij się, na pewno powie. Wiesz, tak trudno jest w czasach spotkać kogoś życzliwego, wiesz, z kim można pogadać i to kobiety. Strasznie ci dziękuję. Odprowadzę cię do tego. Nie, nie, ja ci... Sama. Nie możesz tak sama po ulicach chodzić. Wiesz, co to za dzielnica? Wiesz, co tu się wyprawia na ulicach? Nie, plotki. Serio.
chcesz być królewną zaklętą. Chcesz złote miasta, chcesz złote zęby. Wszystko ci na kość nie tknie. Rzeczę dziewita żałosna. Wszystko ja dam ci, wszystko niech stracę. 40 milion wiosna. Wszystko niech stracę, wszystko zapomnę. To mówiąc puszcza oczęta. Jedno życzenie mam ja ogromne, żebym już raz była zmięta. Rycerz się zdrygnął okropnym ruchem na to życzenie kobiety i rzekł: przepraszam, wszak jestem duchem, nie mogę służyć niestety. Potem ją ujął, rzucił do wody. Fala zakryła jej strach. Tak to zginęło, świecie urody, ostatnia warszawska dziewica. Szanownej komisji, że pozwolono nam wystąpić. Bardzo dziękuję.